A mikrofon? Bez. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i dzisiaj witam się z wami z dosyć nietypowego miejsca, bo jesteśmy w mojej kuchni. A to wszystko dlatego, że będziemy dzisiaj rywalizować z Dawidem, kto zrobi lepsze ciasteczka dla konia. I zasady są jasne. Ja znajduję swój przepis, Dawid znajduje swój przepis i nie możemy nawzajem mówić sobie, który przepis robimy. Dopiero dowiemy się w sumie po składnikach w kuchni, co wymyśliliśmy. Później gotujemy sobie i myślę, że zrobimy to najpierw ja, później Dawid, bądź na odwrót, bo będziemy to wszystko miksować w termomiksie, bo nie mamy niestety miksera, a tam taka opcja jest, także będziemy musieli się jakoś podzielić, że najpierw jedno, później drugie. No i później na koniec będziemy próbować i oceniać, kto zrobił lepsze ciasteczka, czy ja, czy Dawid. Ale zanim gotowanie, to najpierw musimy udać się na zakupy. Jesteśmy już na zakupach i tak jak wam wcześniej mówiłam, Dawid ma swój przepis, ja mam swój przepis i nie wiemy dokładnie, co robimy. Mam nadzieję tylko, że nie wybraliśmy tego samego przepisu właśnie z internetu. I teraz właśnie chodzimy i kupujemy wszystkie składniki potrzebne na ciasteczka, więc zrobię wam jakieś przybitki, co właściwie bierzemy. I zaraz będziemy widzieć się w domu na gotowaniu. Jeden z ważniejszych składników, czyli mąka żytnia pełnoziarnista. Dobra, słuchajcie, prawie wszystko mam. Olej mam w domu, banan mam w domu i nie uwierzycie, ale wodę też mam w domu. Także już lecę do kasy. Ej, przyszłam właśnie po marchewkę i widziałam, że Dawid gdzieś się tam kręci, także szybko to ładuję, żeby nie widział, co biorę. No i tak jak mówiłam, mam nadzieję, że nie mamy tego samego przepisu. Wiadomo, że jakieś owoce i warzywa trzeba dodać, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę się to będzie różnić od siebie. Dwie marcheweczki i lecimy bardziej. Jesteśmy już w domu i mam przed sobą wszystkie potrzebne rzeczy i już wam pokazuję, co będzie mi potrzebne do zrobienia moich ciasteczek. Zaczynając od płatków owsianych i tutaj potrzebuję pół kilo, ale postanowiłam, że zrobię w sumie połowę proporcji, bo my z Dawidem będziemy sami to jeść. Takie zdrowe ciasteczka przy okazji sobie zrobimy. Nie będę tego brała do stajni, bo szczerze mówiąc stresie, bo ja wiem, że to jest specjalnie dla konia, ale bezpieczniej jest po prostu dawać takie chyba już przygotowane jednak te ciasteczka. Także po prostu my sobie ocenimy z Dawidem, które wyszły lepsze. No i plus też nie mam miodu naturalnego, tylko ze spiruliną. Zamiast oleju wezmę sobie olej z pestek winogron, także to będzie takie bardziej ludzkie. Ale jeśli chodzi o sam przepis, to jest właśnie pół kilo płatków owsianych, 3/4 szklanki mąki żytniej, mam tutaj mąkę żytnią, pełnoziarnistej, też jest pełnoziarnista, dwie duże marchewki, 3 jabłka, 1,5 banana, ale że będę robić z połowy proporcji, więc po prostu dam 3/4. Tutaj jest jedna łyżka, dwie łyżeczki miodu i jedna łyżka oleju. I to są wszystkie moje składniki i ja to po prostu zrobię na pół. Swoją drogą jest to miód ze spiruliną i jest on niebieski, nie tylko opakowanie, tylko on dosłownie w środku jest... O, dobra, udało się. On dosłownie w środku jest cały niebieski. Dajcie znać, czy widzieliście kiedyś taki miód. Ja powiem wam szczerze, że czasem jemy sobie z Dawidem właśnie ten miód i ja nie czuję zbytnio różnicy smaku. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale podobno spirulina jest ogólnie zdrowa. Także no, taki fajny miodzik mamy. No i już pokazujemy wam, co Dawid ma za składniki, ale z tego, co widziałam, to nasze przepisy chyba są dosyć podobne. Ale uwaga, ważny jest efekt wizualny i smak, także to, że będziemy mieć podobne składniki, nie świadczy o tym, że to będzie to samo oczywiście. Także przechodzimy do Dawida. Siemka, to ja. W sumie mamy bardzo podobne składniki, z tym, że moje ciastka raczej nie będą niebieskie, bo nie mam niebieskiego miodu. I jaka jedyna jest różnica, ja mam wodę i inną mąkę. I oczywiście kupiłem tyle składników, co było ich w przepisie, ale dam pewnie tego mniej, no bo po co mamy robić 20 ciastek, jak tylko my to mamy próbować. Także dam pewnie połowę tych proporcji. Okej, okay, i w pierwszej kolejności otwieram sobie te płatki i póki termomix jest jeszcze czysty, to po prostu sobie je zważę. Tutaj jest 500 gram, ale chciałabym, żeby wszystkie proporcje się zgadzały, także sypę sobie tutaj 250 gram do termomiksa i zaraz to sobie przesypę do miski i będziemy sobie mielić resztę składników. Dobra, mamy 200... czy przesypę? 251, dobra, może być, nic się nie stanie z tym 1 gramem. Także biorę miskę i wszystko przesypujemy do miski. Mam nadzieję, że tutaj wejdzie i związałam sobie też włosy, żeby mi tutaj nigdzie nie latały i nie przeszkadzały. Tak, żeby było końsko, przesypujemy sobie te płatki owsiane. Teraz odstawiam to na bok i będziemy teraz mielić owoce i warzywa, ale w pierwszej kolejności muszę oczywiście wszystko obrać ze skórki. Okej, i marchewka i banan są już wrzucone do termomiksa, także teraz zamykam i włączam miksowanie, żeby to wszystko się ładnie rozdrobniło.
Tak się to prezentuje po 10 sekundach. Wszystko się ładnie rozdrobniło, także teraz tą miksturę przerzucam do miski i bierzemy się za jabłka. Zbieram sobie te obierki teraz, żeby mieć trochę więcej miejsca na desce i biorę się za obieranie jabłka. Ok, i mamy tutaj jabłuszka i w przepisie były 3 jabłka, także ja dam po prostu półtorej, żeby było właśnie pół tych składników, co są tam podane, a połowę zjem, nie zmarnuję się na pewno. Biorę się za obieranie, dajcie znać, czy w ogóle macie jakieś swoje patenty na obieranie jabłek, czy obieracie obieraczką czy nożem. Powiem wam szczerze, że ja obieraczką to totalnie nie potrafię obierać jabłka, ja zawsze robię to nożem, bo jest najszybciej i najłatwiej po prostu dla mnie. Jabłuszka dosypuję oczywiście do tej marchewki z bananem. Ej, w ogóle jestem ciekawa, jak te ciasteczka będą mi smakować. Czy mocno będzie się przebijał smak banana, bo ja ogólnie za bananami nie przepadam. Teraz w przepisie piszę, żeby do miski z płatkami dodać jabłka i marchewkę razem z sokiem i to wymieszać. Dopiero później dodać banany i mąkę, ale że ja jabłko już mam tutaj dodane, to po prostu dodam wszystko razem. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję za dokładne wymieszanie tej masy. Jakieś coś czuję, że większość tych płatków to nam na zewnątrz wyleci, ale jakoś to będzie. Jak to się ubije, to już będzie dobrze, bo te płatki się skleją z tą klejącą masą z owoców i warzyw. Dobra, i teraz Dawid dosypuje mi 1,25 mąki, bo tak wyszło z połowy. Dobra, ja tą masę sobie już troszkę pougniatałam i zrobiła się ona faktycznie taka fajna, mocno klejąca, że bardzo fajnie będzie z niej właśnie zrobić takie kuleczki na ciasteczka, także czuję, że chyba to się uda jakoś, a pierwszy raz w życiu w sumie robię takie ciacha stricte, no wiecie, takie mega zdrowe. Dobra, ciekawa jestem, czy ten miód ze spirulidą spowoduje, że te ciastka trochę zabarwią na niebiesko. Ale zaraz to zobaczymy. Pougniatam to i zobaczymy. Najwyżej będą lekko niebieskie, to nic. Kuleczki mamy już uformowane, całkiem fajnie to wygląda. Nie wiem, czy nie zrobiłam ich teraz za dużych, ale najwyżej to będą takie ciasteczka, żeby móc troszkę się najeść. I z tego przepisu, w sumie z połowy przepisu, wyszło mi 18 ciasteczek. Jakbym zrobiła z całości przepisu, to byłoby ich naprawdę bardzo dużo i ciężko byłoby to przejeść, zważając na to, że jeszcze Dawid robi swoje ciasteczka. I tak tematycznie w nawiązaniu do dzisiejszego odcinka, już 19 stycznia, czyli w piątek o godzinie 20, będzie miała premierę kolekcja Candy Horse i to będzie kolekcja walentynkowa, już nie do walentynki, także będzie to nowa kolekcja właśnie walentynkowa, która zapowiada się naprawdę przepięknie i pamiętajcie, że z kodem KONIULKA10 kupicie ją 10% taniej, także warto się pośpieszyć, bo te ciasteczka bardzo szybko się rozchodzą, naprawdę. I oczywiście unboxing tej kolekcji będziecie mieć w przyszłym odcinku. Dobra, przyszła pora na prawdziwego kuchmistrza, więc obieram sobie jabłko, obrałem już marchewkę i oczywiście też daję połowę przepisu, bo z tego co widziałem u Julki wyszło i tak sporo tych ciastek, także jestem ciekawy, ile wyjdzie mi. Umiem obierać nożem, tylko obieraczka jest dla tych mądrzejszych, bo robisz to szybciej. A Jula niestety do mądrzejszych nie należy. Moje ciasteczka się robią i ja w międzyczasie zajadam sobie galaretkę agrestową. Dajcie znać, czy lubicie, bo ja uwielbiam te galaretki. Matko, nie strzelaj we mnie tymi owocami, no. A Dawid znowu galaretek agrestowych niezbyt, matko, ciężkie słowo. Tak, to jest kolejny dowód na to, że Jula powinna czytać książki, kochani. Tak. Przykleję Julce na czoło. No spam. Pik! O Jezu, ale świetnie wygląda, szkoda, że nie mogliście tego zobaczyć. Dobra, i teraz wrzucam to wszystko do termo. O kurde, patrz, co mi się tutaj uchowało, taki pająk. Ta z podłogi jest najlepsza. No, więc jakbyście nie widzieli nigdy owoców i warzyw w misce, to tak to się prezentuje i teraz zakładamy przykrywkę i będziemy miksować. Chyba za bardzo to zmieliłem, wyszło to mniej więcej tak, taka papka się zrobiła. Co ja miałem w przepisie? A! I postanowiłem dodać wody gazowanej, wiecie dlaczego? Bo podobno do naleśników się dodaje wodę gazowaną i wtedy są lepsze, więc stwierdziłem, że ciastka też będą lepsze. Widzicie, no gazuje się, czyli to jest taki zwiastun, że ciastka będą dobre. Dzisiaj też był taki dosyć przełomowy dzień, można powiedzieć, bo
Pierwszy raz siadłam sobie na portusia bez trenera. Ja ogólnie bardzo się bałam siadać na niego właśnie bez trenera, no bo wiecie, jednak trzeba trochę się przełamać psychicznie. I wiecie, tak jak jeździcie z trenerem, to zawsze trener wam mówi, wiecie, czuwa nad wami też i tak dalej, a tu jednak trzeba się powoli właśnie przyzwyczajać też do jazdy samemu, żeby czasem sobie wsiąść. I było naprawdę spoko. Portus jest naprawdę przekochany, jest przegrzeczny i byłam z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Mogłam ci nie mówić, to byś nie dodał. Okej, moje ciasteczka właśnie wyjechały z piecyka i tak się prezentują. Wyglądają naprawdę apetycznie. Akurat teraz będą sobie stygły i będziemy wrzucać ciasteczka Dawida. Ciasteczka już wyjęte z piecyka są gotowe i po pierwsze ocenimy wygląd. Od razu na pierwszy rzut oka. Ale ja nie wiedziałem, że będzie kategoria wygląd. No będzie, od razu na pierwszy rzut oka widać, które są moje, a które Dawida. Moje są takie przepiękne, okrągłe, a Dawida są... Nie wiedziałem, że będzie kategoria wygląd. Tak to by inaczej wyglądały. Także możecie od razu w komentarzach na dole ocenić, kto wygrywa kategorię wyglądu. I przechodzimy do kategorii smaku. No i jak mogliście zobaczyć, jak robiliśmy składy, były naprawdę bardzo podobne, różniły się dosłownie minimalnie, więc jestem ciekawa, jak będą wypadać w smaku. Twoje zacznijmy. Moje? Dobra, no to wybierz sobie kuleczkę, która cię interesuje. Ja chcę jakąś najmniejszą. Dobrze, ja sobie wybrałam taką, także hop. Fajnie, że są takie miękkie w środku i ogólnie w smaku. Są ale słodkie. Są miękkie w środku, ale ogólnie są takie twarde. Say what? Ale takie ciastka owsiane powinny być twarde w sumie. Jest to zrozumiałe. Duży plus, że nie czuć banana, bo bałam się, że będzie go czuć, ale ja totalnie go tutaj nie odczuwam. Jestem przeziębiony, mam katar i za bardzo smaku nie czuję, więc ja jestem słaby w ocenie smakowej, ale pewnie jest mega słabe. Co? No moje będzie lepsze. Do czego? Nie mogę za bardzo ocenić, bo jestem chory, ale wydaje mi się, że to będzie lepsze. Ogólnie są takie ciasteczka... No czuć, że są dla konia. Nie mają jakiegoś wyrazistego smaku. Są trochę słodkie. Ja tutaj nie odczułam za bardzo szczerze tych warzyw i owoców, które były wrzucone. Fajnie rzeczywiście, że z zewnątrz są twarde, a w środku są takie mięciutkie. Łatwo się to gryzie, ale szczerze mówiąc smak jakoś nie powala. Myślę, że na pewno konikowi by zasmakowało. No, czuć generalnie te płatki owsiane bardzo mocno. Tak. I jest taka leciutka nutka czegoś słodkiego. Dobra, to przejdźmy teraz do drugich ciastek. No to hop. Moje są trochę bardziej świeże. Smakowo bardziej mi smakują twoje. Tak, obiektywnie. Chciałabym wygrać, ale nie muszę być uczciwa.